Orędzie 108. 22 sierpnia 1976 roku. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Wasza Królowa i Wasz Wódz. Jestem waszą Królową. Potęga Ojca, mądrość Syna i miłość Ducha Świętego w światłości Trójcy Przenajświętszej utwierdziły mnie na zawsze w mojej roli matki królowej. Takie jest moje ukoronowanie w chwale, to moje powszechne królowanie, matka syna, królowa z synem. Jestem waszym wodzem, wzywam was, synowie moi umiłowani, aby was zebrać wszystkich w moim zastępie, którego sama jestem królową i wodzem. Nie może więc być wśród was innego wodza. Wszyscy jesteście braćmi, zgromadzonymi w miłości, która powinna wciąż coraz bardziej wzrastać. Jeżeli ktoś chce być największy, niech się stanie naprawdę najmniejszym. Tylko tego kto więcej kocha, więcej służy, bardziej mnie słucha, kto staje się coraz mniejszy, aż do zniknięcia w moim sercu niepokalanym, ja sama będę czyniła coraz większym. Jestem waszym wodzem, powinniście więc, moi najmilsi synowie, słuchać mego głosu, ulegle wypełniać moje wskazania, a przede wszystkim macie być gotowi i posłuszni moim rozkazom. Pragnę uczynić z was dzieci, które chcą i potrafią być zawsze posłuszne. Posłuszeństwo i uległość oto mundur, w który chcę was ubrać. Moje rozkazy będę wam przekazywać za pośrednictwem głosu tych, których mój syn Jezus ustanowił, aby rządzili Jego Kościołem, przez papieża i hierarchię z nim zjednoczoną. Jak bardzo moje matczyne serce jest dziś zranione i zbolałe z powodu niektórych kapłanów, a nawet biskupów, niesłuchających już zarządzeń wikariusza mego syna Jezusa. Wszelkie królestwo podzielone wewnętrznie skazane jest na upadek i ruinę. Moi biedni synowie, nieposłuszni i buntujący się, są ofiarami najbardziej subtelnego i podstępnego rodzaju pychy i zdążają ku śmierci. Jakże szatanowi, mojemu przeciwnikowi od początku, udaje się was dziś oszukiwać i zwodzić. Utwierdza was w przekonaniu, że jesteście stróżami tradycji i obrońcami wiary, gdy tymczasem jako pierwsi upadacie w wierze i niepostrzeżenie popadacie w błąd. Wmawiając wam, że papież zdradza prawdę, szatan burzy fundament, na którym zbudowany jest Kościół, fundament dzięki któremu prawda trwa nienaruszona przez wieki. Szatan podsuwa wam myśl, że nawet ja nie akceptuję działania papieża, przez to w moim imieniu krytykuje się osobę i działalność Ojca świętego. Kapłani, synowie mej szczególnej matczynej miłości, bądźcie roztropni, uważni, przewidujący, bo ciemność już ogarnia wszystko. Jakże mama może publicznie krytykować decyzję Ojca Świętego, skoro tylko On ma łaskę stanu uzdalniającą go do wykonywania tak wzniosłej posługi? Zachowywałam milczenie, kiedy mówił mój syn, zachowywałam milczenie, kiedy mówili apostołowie. A teraz trwamy w milczeniu miłości wobec głosu papieża, aby coraz bardziej się szerzył, aby wszyscy go słuchali i aby był zawsze przyjmowany przez duszę. Stale jestem przy osobie mojego pierwszego szczególnie umiłowanego syna, wikariusza mojego syna Jezusa. Moim milczeniem pomagam mu mówić. Moim milczeniem nadaję moc Jego słowu. Powróćcie, moi synowie kapłani, powróćcie do miłości, do posłuszeństwa papieżowi, do jedności z nim. Dzięki temu będziecie mogli należeć do mojego zastępu, którego jestem królową i wodzem. Dzięki temu Usłyszycie moje rozkazy, które będę wydawać głosem papieża. Dzięki temu będziecie mogli walczyć wraz ze mną o pewne zwycięstwo Jeśli tego nie uczynicie, będziecie podążać drogą ku klęsce. Przyodzieję was moją wewnętrzną uległością i będziecie zawsze posłuszni. Dzięki temu uczynię was narzędziami przydatnymi w mojej bitwie i ujrzycie w końcu moje królewskie zwycięstwo.